Dobrze cię znowu widzieć! O, witajcie w ostatnim odcinku z naprawy Euroteka. I no niestety, jak widzicie, no może ja jeszcze sobie włączę podświetlenie z telefonu dodatkowo, może będzie lepiej widać. Tak więc chwila, momento. A także jestem, może teraz będzie lepiej widać. Tak więc ostatni odcinek, jak mówiłem, z naprawy tego Euroteka. No niestety naklejka, która była, ona jest już dosyć zużyta. Także prawdopodobnie ona była już też chyba prawdopodobnie, no była już chyba mi się wydaje odklejana. Albo coś tu było podklejane. To są właśnie te białe plamy. Być może ktoś tu coś podklejał super glue, coś się tutaj wżarło. Tak więc naklejka jest przyklejona i no, powinna się trzymać, gdym dałem to na klej taki, który jest odporny na wodę, na wilgoć. I, no, ogólnie no, sprzęt jest widać, że był mocno zużyty, był dużo używany, tak więc dużo ma obtarć, ale nie o tym mowa. Tak więc naklejka przyklejona. I guziki chodzą, dostawione pokrętło od gruntu, ale to już kolega będzie musiał sobie sprawdzić, jak to działa w terenie. Teoretycznie powinien być grunt tak jak teraz w pionie, ale wiadomo, że gleba wszędzie jest różna, więc będzie musiał się sobie przed każdym wejściem w teren dostroić. I o. Ten guzik, nie wiem czemu, ale on trochę topornie chodzi. W sumie przelutowałem na inny guzik. Jest niby jest tak samo, także może być przyczyna tego, że po prostu ten panel jest twardy. Przedtem był ten, te guziki były, one były trochę inne, bo to było z dwóch wartą sklejane i to było takich guzikach bąbelkowych. Teraz mamy jakby przyciski analogowe. Tak więc jak widzicie, wszystko tutaj chodzi, wszystkie te, no w ogólnie te cztery guziki one w miarę chodzą, jedynie to ten guzik włączania, ale to może już być przyczyna tego, że po prostu ten panel jest twardy, ale powinno z czasem to się troszkę wyrobić i powinno trochę lepiej chodzić. Tak więc pinpoint też wciska, wszystko tutaj chodzi. Szkoda, że jak panel jest tutaj zniszczony, ale ja już na to wpływu nie mam. Tak, jeszcze nie wiem, czy to będzie widać. Może będzie widać. Dałem jeszcze koledze gwarancję do maja, do końca maja. Tak więc jakby jeszcze się coś działo, a to będzie mógł mi przysłać, ja mu naprawię we własnym zakresie. Gdyby coś tutaj się z tymi guzikami tutaj działo, to mu po prostu naprawimy. Tak więc można było kilka rzeczy zrobić trochę inaczej, no ale już teraz po prostu nie ma sensu wszystkiego na nowo rozkładać. Te ścieżki można było trochę inaczej zrobić, ale to już I trochę pomyślałem, ale to już trochę pomysły są po fakcie zrobione. Ogólnie nic tam, wszystko będzie działać i nic tam do środka raczej póki co nie będzie nic oglądane. O, tu ta zaślepka, tak jak mówiłem, ona jest przerobiona trochę. Z lekkim oporem się zasuwa, żeby to się nie odmykało. Później jak się to na przykład by trochę wyrobiło, będzie sobie można już po gwarancji odkręcić to i sobie można delikatnie
okręcić tam śrubkę, która jest i będzie dalej i to ciasno chodzić. A tutaj jest takie lekkie wyfrezowanie z tego względu, że to pokrętło tutaj by chyba haczyło, a na pewno by haczyło. Tak więc też taki mały szczegół. No ogólnie wszystko fajnie działa. Kolega będzie musiał teraz trochę przywyknąć do nowych klawiszy, bo te klawisze trochę inaczej teraz działają. Wszystko działa, no nie ma co. Tak więc ja teraz będę czekał na relację od kolegi, jak to tam wszystko się sprawuje, jak to działa w terenie. O. I no, no, najciekawszym z tego wszystkiego jest działanie gruntu, no bo ja tego niestety, jak już wam wcześniej mówiłem, nie mam jak sprawdzić, bo nie mam cewki. Ale to się zdam na opinię kolegi. Zobaczymy, jak mu to będzie funkcjonować. Tak więc tak naprawa wygląda. Mam nadzieję, że kolega będzie zadowolony. No i przede wszystkim te guziki są, można je, jakby któryś guzik przestał działać, to są po prostu do wymiany, to są, nie ma problemu z wymianą, nie trzeba kupować całego nowego panelu. Jak w tym przypadku. Jak w tym przypadku było, że no można gdzieś było dostać, ale uważam, że takie guziki więcej wytrzymają i w ogóle. No dobra, nie ma co tu więcej gadać. Sprzęt naprawiony. Poniedzieli odsyłamy do kolegi. No i będę czekał na relację. A jakbyście mieli jeszcze jakieś pytania, możecie pisać, czy jakbyście chcieli coś zmodyfikować, naprawić. Oczywiście takie modyfikacje i naprawy, które dam radę ogarnąć, bo ja się niestety na wszystkim nie znam. Ale jeśli dam radę, no to mogę wam pomóc naprawić i tak dalej. Zależy, co by było do zrobienia, co uszkodzone. Tak więc czekam na jakieś z waszych stron pytania, czy usterki i tak dalej. Dobra, ja się żegnam. W sumie jeszcze mogę wam powiedzieć, że przymierzałem się nawet dzisiaj do wyjścia na wykopki, ale niby ładna pogoda była, ale jednak ta ziemia, ona tylko tam z 2-3 cm z wierzchu odmarzła, a pod spodem jest beton, także odpuszczam sobie na razie, nie ma nawet sensu kopać w tym betonie. Tak więc może, że pogoda utrzyma się taka ciepła i ta ziemia naprawdę odmarznie, ta zmarzlina, to wtedy może coś gdzieś pierwsze gdzieś wyskoczy pierwszy raz w teren. No dobra, ja uciekam. Pozdrawiam was serdecznie, dzięki, że mnie oglądacie. No i do kolejnego filmu. Na razie.